Witam serdecznie na kanale IWI Tarot, osoby spod znaku Skorpiona, cześć. To czytanie jest dla Was na grudzień 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały, ok? A tymczasem zaczniemy od afirmacji dla Was na miesiąc grudzień. Na miesiąc grudzień dla Skorpiona afirmacja. I proszę, już wyskoczyła. Cóż my tu mamy? Odwaga. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Czyli no, mam wrażenie, że Skorpion ma jakieś pomysły na siebie, ale troszkę się obawia. I takie myślenie, co będzie gdyby. I to gdyby... możliwe, że zasłania Ci to, czego pragniesz tak naprawdę. Zobaczmy wyrocznie dla Ciebie również, dla Skorpiona. No, tutaj to od razu skaczą karty. Proszę, dla Ciebie magia powietrza. Mam wrażenie, że coś, masz jakiś pomysł na coś. Układasz go sobie w głowie, zapisujesz, będziesz zapisywać, a może tak. Magia ognia, proszę. Odwaga. Macie tutaj odwagę. Tu z kolei ogień. Ogień to... to żywioł, który niczego się nie boi. Masz w sobie ogień, masz w sobie siłę. Ty wiesz, czego pragniesz i jak to... chcesz uzyskać, troszkę pewnie masz wątpliwości, myślisz nad tym, jak ominąć jakieś problemy. Ale tutaj już karty pokazują, że odważnie możesz realizować jakieś swoje marzenia, iść w jakimś kierunku. No to super, super. Zobaczmy, co ma Tarot do powiedzenia dla Ciebie, Skorpionie, bo na ten moment to widzę, że te Twoje marzenia, cokolwiek to jest, ma szansę się zrealizować. Skorpion na grudzień 2023 rok. Energia miesiąca, na co warto zwrócić uwagę, co przeszkadza, pomaga, co jest nieuniknione, wynik i rada. Dobrze, zobaczmy główną energię dla Ciebie. No proszę, dziewiątka kielichów. Szczęście, radość, proszę bardzo. Oblewanie sukcesu, spotykanie się z przyjaciółmi, z rodziną. Jeżeli będziesz... Tutaj widzę mężczyznę, więc mam wrażenie, że albo znasz kogoś takiego, albo to jesteś Ty. No, czujesz się jakby, masz szansę czuć się panem jakiejś sytuacji. To Ty będziesz zapraszać, to Ty się z czegoś będziesz cieszył z innymi. Skorpion. Wiara. Pojedziesz na wesele? Albo ty się będziesz żenił? Wychodziła za mąż? Co spowoduje, no, że otwierasz nowe drzwi. Nowe drzwi. Zupełnie ta przyszłość się odmieni. Czyli, no wiesz, to jest takie, wiesz, posprzątanie swojego starego podwórka i rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu. Jak mówię, to może być ślub. To może być... nawet chrzciny mogą być, słuchajcie. Zapraszanie, spotykanie się z innymi. Może to jest sukces jakiś zawodowy. Więc pięknie ten grudzień się zapowiada skorpionom. Na co warto zwrócić uwagę? Dziesiątka mieczy. No, zaczynasz coś. Jakiś zła pasa mija u skorpiona. Będziesz podnosić się, zaczynać coś nowego, innego zupełnie niż do tej pory. Siódemka mieczy. No, odzyskasz równowagę, pójdziesz w coś nowego, jak ten głupiec, czyli z wiarą, nadzieją na coś innego niż do tej pory. Tu widzę tak spryt, kombinowanie. Lub zwróć uwagę, że jest zdradzany. Możesz odkryć coś, co cię zaboli, ale pozwoli ci to pójść w coś zupełnie innego. Nie będziesz żył w kłamstwie. Pójdziesz w nowe i w końcu będziesz wiedział, na czym stoisz. Zwróć na to uwagę. Zwróć uwagę na osoby w swoim otoczeniu. No, możliwe, że coś odkryjesz w grudniu. Co może przeszkadzać? Ósemka mieczy. No, czyli sabotowanie samego siebie tak naprawdę. Czyli będziesz tkwił w negatywnych myślach. Otoczysz się nimi i nie będziesz umiał wyjść z takiego toku myślenia, jaki ci może zaszkodzić. No, mamy tu diabła, mamy tutaj siódemkę denarów, przepraszam. Więc to jest takie oczekiwanie na coś. Opóźnianie. No, słuchaj, będziesz czekać, jak będziesz czekać na... No właśnie, na co czekasz? Czego się spodziewasz? Diabeł... Diabeł kusi, diabeł rozwala system, że tak powiem. Uzależnia od innej osoby. To wiecie co, to mam wrażenie, że ty wierzysz jakimś kłamstwom. Czekasz, nie wiem, aż ktoś, nie wiem, potwierdzi twoją wersję. Chcesz wierzyć w coś, co spowoduje, że twoje marzenia się opóźnią. To, co będziesz chciał realizować, nie będziesz mógł w grudniu, ponieważ no, siedzisz w tej negatywnej energii. Siedzisz. Wierzysz, wolisz wierzyć w kłamstwa, niż otworzyć oczy na jakąś sytuację. Co ci pomoże? Co pomoże? Obserwacja sytuacji, w jakiej się znajdujesz. To jest śledzik tak zwany, słuchajcie, więc śledzenie kogoś. Co ci pomoże? Co ci pomoże? Może ci pomóc to, że współpraca z królem kielichów, czyli z kimś z trygonu wody. Współpraca. Obronisz się przed kimś. Przed kłamstwem, przed wmawianiem ci czegoś, czego nie ma. Może się ktoś wtrąca, ktoś wpływa na twoje myśli. Nie pozwól sobie na to, nie pozwól sobie na to. Tutaj jest współpraca z kimś z trygonu wody. Ktoś może ci pomóc, coś doradzić. No. Co jest nieuniknione? Królowa kielichów. Królowa kielichów. Co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione? Królowa buław. Rycerzy mieczy. Pustelnik. Słuchajcie, tutaj jest tak jakby... Czemu pustelnik? Pustelnik to jest energia odosobnienia. Będziesz kierował się intuicją, będziesz działać zupełnie samodzielnie. Będziesz kierować się intuicją. I co? Wybór. Masz wybór. Będziesz postawiony przed wyborem. Być może przed wyborem dwóch kobiet lub dwóch sytuacji. To już ty będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała. Tutaj mamy kobietę z trygonu ognia, a druga to kobieta z trygonu wody. Więc może to jest twoja... Jedna z nich może to być żona, druga przyjaciółka żony. Tutaj jednak mam wrażenie, że nie za dobrze czujesz się w sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Chcesz zmienić, ale obserwować będziesz coś analizować, coś sprawdzać przez internet, więc przez media społecznościowe, więc... Tutaj taką sytuację widzę, że tutaj nie ma podjęcia jakiejś decyzji, ponieważ nie jesteś pewny, co zrobić. Wynik mamy pustelnika, czyli będziesz kierować się intuicją. Warto kierować się intuicją. Iść za tym światłem. Będziesz to robić. Będziesz się dowiadywał. Koło fortuny, piątka denarów, i dwójka mieczy. Masz takie możliwości, kurczę, te karty na początku to aż śpiewały radością, że masz szansę rozpocząć coś nowego w swoim życiu, ale tutaj to, w jaki sposób podchodzisz do sytuacji, jaką masz, nie pozwala ci tego dojrzeć w ogóle. Wierzysz komuś w jakieś kłamstwa. Wynik mamy tutaj właśnie koło fortuny. Piątkę denarów, czyli takie odejście od zubożenia. Chociaż, wiesz co, no nie będziesz wiedział, co zrobić w tej danej sytuacji. Nie ma tutaj podjętej decyzji, ponieważ tu są te kłótnie w domu i jakieś takie złe energie, ale ty jakoś nie potrafisz od tego odejść, chociaż czujesz się osamotniony. Chociaż tutaj nie musi chodzić o dom czy rodzinę, bo równie dobrze może chodzić o firmę. No, jaki jest wynik? Zobaczcie. Sąd ostateczny. Aż krzyczy ten anioł, rusz tyłek i zacznij działać. Przyjrzyj się sytuacji, w jakiej jesteś. Szóstka buław. Wieża i słońce. Zobacz. Przejrzyj na oczy. Zrób jakiś krok z odwagą. tutaj widzę zwycięstwo. Zwycięstwo. Coś się kończy, co nie służy i słońce. Więc słuchajcie, moi drodzy, macie zielone światło na to, by rozpocząć coś nowego, nie żyć w jakimś kłamstwie. Tutaj tarot podpowiada, co zrobić, więc no, zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, Skorpionie. Skorpion. Pokojowe rozwiązanie. W przeciągu kilku miesięcy. Nie mam pojęcia, o jaką sytuację chodzi. Ty pewnie jeszcze też nie. Ciekawa jestem, czy tutaj się właśnie coś spełni w jakiś pozytywny sposób, uwolnisz się od jakichś... No dobrze, patrzmy, co w miłości, w pracy. W miłości, w pracy u Skorpiona i praca. Na grudzień 2023 roku. Miłość, tak? A tutaj praca. No okej. Ogólna energia. Co tutaj w tej miłości u ciebie? Dziesiątka mieczy. Zaraz taka na dzień dobry energia. No coś się kończy, coś się rozpoczyna. Coś się zawali nagle. Czegoś się dowiesz. Czegoś się dowiesz. Co pozwoli spojrzeć ci na sytuację trzeźwym okiem. Zobaczmy. As buław. Trójka kielichów. Paź pentakli. No to tak wygląda, słuchajcie, jakbyście się uwolnili od czegoś, od kogoś. Zaczęli, nie wiem, spotykać się z ludźmi, pisać, dzwonić. Być może część z was się zakocha. To jest ten nowy początek, as buław. Czuję takie odreagowanie tego, co się wydarzy. Nowy początek jakiejś relacji. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawiedliwość. Być może na kogoś z trygonu powietrza, konkretnie wagi. Na co zwrócić uwagę? Na to, żeby być w porządku, mimo że czujesz się osamotniony. Przyjdzie sytuacja do ciebie, Skorpionie, że będzie rozmowa, jakaś rozmowa. Mamy tego pustelnika, czyli taki intuicyjnie będziesz rozmawiać, kierować się intuicją, czyli będziesz wiedział, co mówić w danej chwili. Ta rozmowa pomoże ci w podjęciu decyzji, bo tutaj już na horyzoncie stoi ktoś nowy, ktoś, jakaś bratnia dusza, ktoś, z kim się będziesz dobrze rozumiał czy rozumiała. Możesz kogoś spotkać w nieoczekiwany sposób. Może to u przyjaciół, może, nie wiem, u kogoś na wigilii. Wyjedziesz do kogoś znajomego, nie wiem. Może jeszcze innej, może nawet w sklepie. Więc zwróć na to uwagę. Bądź... szczery, nie oszukuj, bo tutaj jest ta karta sprawiedliwości, więc dociekaj tej sprawiedliwości, dociekaj prawdy, tak by, no, dla własnego dobra, po prostu dla własnego dobra, by potem wiedzieć, co w danej chwili zrobić. Jaka jest rada? I mamy tą trójkę buław. Czyli co? No, masz otwarte drzwi, by rozpocząć gdzie indziej, z kimś innym być może. Tylko trzeba posprzątać to swoje podwórko. Zanim będziesz chciał rozpocząć coś nowego. Tu jest praca, może posprzątaj w pracy. Tutaj nowy początek w pracy się pokazuje. Ale też równowaga wewnętrzna. Będziesz i działaj tak, jak tego pragniesz. Idź w kierunku, który poczujesz, że jest dobry dla ciebie. Więc jest ta trójka buław mówiąca o nowych możliwościach. Wykorzystaj je. Ups. No dobrze, zobaczmy, co mają do powiedzenia aniołki. Aniołki na miłość. Dla Skorpiona w grudniu. Okazja. Koło fortuny się pokazało, no. Polepszenie. Sukces. No i co ja mam wam powiedzieć? Wykorzystaj tą okazję, która do ciebie przyjdzie. Polepszenie sytuacji, sukces, poczujesz się szczęśliwy. No, jestem bardzo ciekawa, czy tak się właśnie zdarzy. A teraz, główna energia, no taki, słuchajcie, na spokojnie... Będziesz szedł w jakimś kierunku, rozwijanie umiejętności, może firmy. No, Tutaj bardziej się zajmiesz, zdaje się... Mam wrażenie, że tutaj Skorpion to raczej będzie myślał o relacjach. Ta praca jest, ona jakoś tak nie ucieka. Tutaj jest takie zwolnione tempo, że nic nowego nie ma w tej pracy, nic się nie dzieje ważnego. Będziesz kierować się sercem, będziesz przed wyborem. Bardziej o tym myślisz. Nie wiem, co zrobić w jakiejś sytuacji. I tym twoja głowa jest zaprzątnięta, dobrze mówię? Zaprzątnięta niż właśnie sprawami bytowymi, że tak powiem. Główna, na co zwrócić uwagę, Księżyc. Księżyc, no to są tajemnice. Być może masz okazję podpisać umowę w grudniu, ale wszystkiego nie wiesz. Więc to też jest... No tu jest nie podpisuj. Przyjdzie propozycja podpisania jakiejś umowy, ale tutaj mamy właśnie sytuację, gdzie jeżeli nie znasz wszelkich szczegółów, jeżeli ta umowa ma jakieś kruczki prawne, to zanim podpiszesz, doradź się kogoś. W każdym razie w grudniu tutaj no, zwróć na to uwagę, zwróć na to uwagę. Jeżeli coś jest niejasne, będziesz musiał, no warto byłoby to po prostu sprawdzić. Jaka jest rada? Królowa Kielichów. Królowa Kielichów. Przyjrzyj się sytuacjom, w których jesteś. Kieruj się intuicją. Idź do wróżki. Żart. No ale tak naprawdę ta królowa kielichów również mówi o kimś, co widzę tutaj parę, która albo wyjedźcie razem w jakichś sprawach firmy, czy nie wiem, podleczyć jakąś sytuację zawodową lub odwiedźcie jeden drugiego. Nie wiem, tutaj widzę spotkanie. Ktoś kogoś może odwiedzić i tutaj dojdzie do jakiejś transakcji, więc warto to zrobić, warto uleczyć jakieś właśnie sytuacje, w jakiej się znajdujecie. No. Jakąś sytuację zawodową. Będziecie z kimś będziesz ustalał szczegóły firmy, którą chcecie stworzyć razem. Może chcesz, jakiś termin tutaj jest, bo chcesz się zatrudnić gdzieś, tak? Więc wy wiecie, o czym jest mowa tutaj. Z odwagą realizujcie swoje zamiary, zamierzenia. Tu jest to spotkanie. Zwróć uwagę na to spotkanie. Spotkaj się, sprawdź, o co chodzi. Ale nie bądź łatwowierny. Jeżeli ci się coś nie spodoba, powiedz nie. Nie bój się tego słowa. Zaufanie. No ważne jest zaufanie. Bardzo. Wybierz nowy kierunek. Jesteś gotów. Jesteś gotów na podjęcie decyzji tak naprawdę. Niż ten, którym jesteś teraz. Zrób coś nowego. Zaufaj sobie. Zaufaj swojej intuicji. Dobrze, kochani. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Bardzo proszę o subskrypcję, lajki, komentarze oczywiście. Ja z mojej strony dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie je miło w gronie rodzinnym, przyjaciół. No i ten Sylwester. Bawcie się dobrze, bądźcie szczęśliwi i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!